Moim ulubionym świętym jest święty ojciec Pio. Według mnie jest to jeden z najwspanialszych kapłanów i charyzmatyków XX wieku. Przede wszystkim poprzez liczne uzdrowienia, dar bilokacji. Starał się przede wszystkim pomagać ludziom, a zasługi wszelkie chciał przypisywać Bogu. Nie uważał siebie za głównego cudotwórcę, głównego człowieka, który potrafi dokonywać cuda. On wszystko zawdzięczał Bogu. Uważa, że każdy, kto modli się, kto stara się, kto pielęgnuje wiarę, jest w stanie dokonywać cuda. Przede wszystkim doceniam w nim fakt cierpienia dla Chrystusa, niesamowitego. Posiadał stygmaty, które go bardzo męczyły, nie chciał ich nosić, a mimo to znosił te cierpienia godnie, poświęcał się Bogu w taki sposób, w który wiele ludzi by nie umiało poświęcać się. I myślę, że on zasługuje, jego postawa zasługuje na naśladownictwo, szczególnie w dzisiejszych czasach ciężkich, bo nie ukrywajmy, że w dzisiejszych czasach młodzież nie skupia się tak bardzo na wierze, myśli bardziej o dobrach materialnych i innych sprawach doczesnych. Powinniśmy się właśnie skupić na duchowości, tak jak to robił ojciec Pio. Pomagać ludziom, wspierać ich i dążyć do tej wieczności, dążyć do tej doskonałości.